5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. A z nami w studiu już jest nasza gościni, pani doktor Alicja Schulz z Pracowni Rękopisów UAM. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzisiaj będziemy rozmawiać o grafologii, jak już zapowiadałyśmy wcześniej. No dobrze, to zacznijmy od takich, no takich basiców. Czym w ogóle jest grafologia? Trudne pytanie. Trudne pytanie, bo tak naprawdę z jednej strony jest to dziedzina nauki, ale długo, przez kilka wieków tak naprawdę przebijała się przez uniwersyteckie kręgi, żeby stać się dziedziną nauki, żeby zaczęto ją traktować jako tak naprawdę jako dziedzinę badań. I mam wrażenie, że w Polsce wciąż jest jeszcze trochę tak, no właśnie traktowana z przymrużeniem oka. Natomiast na przykład w Niemczech, we Francji, gdzie na dobrą sprawę się narodziła, w Szwajcarii, czyli w krajach właśnie ogólnie zachodniej Europy, jest naprawdę dziedziną, już od przełomu XIX-XX wieku jest dziedziną naukową na uniwersytetach, głównie na wydziałach psychologii. No właśnie, no to na czym polega w takim razie to? Jak to wygląda? Jak się jest grafologiem, to co się robi? Powiedziałam trochę z dziedziny historii, a w sumie nie powiedziałam, czym jest grafologia. Grafologia, jakby rozłożyć ten termin, jest to nauka o piśmie, ale tak nie do końca, ponieważ tak naprawdę jest nauką o interpretacji charakteru pisma, która to interpretacja ma dać pewną wiedzę o charakterze człowieka. Czyli tak naprawdę jest to badanie charakteru człowieka przez pismo. Tak bym to najprościej ujęła. Nie wiem, czy słuchacze zrozumieli mój tok myślenia, czy nie, ale tak bym rozumiała grafologię i tak jest rozumiana, czyli badanie charakteru pisma. I nie jest tak naprawdę to wymysł, nie wiem, XIX wieku, tylko tak w rzeczywistości już osoby zajmujące się grafologią badały początki zainteresowania człowieka jego pismem i tak naprawdę te początki sięgają VI wieku przed naszą erą, bo już Konfucjusz mówił: strzeż się człowieka, którego pismo kołysze się jak trzcina na wietrze. Także proszę Państwa, trzeba pisać wyraźnie i no właśnie. No właśnie, jak, no nie? No bo mówi się, że na przykład niektórzy mówią, że się boją takich rzeczy jak analiza pisma, bo o nie, ja tak brzydko piszę, ja mam straszne pismo, że na pewno mi wyjdzie, że jestem złym człowiekiem. Czyli jakby co możemy, jakie są te cechy, co możemy właściwie wyczytać z tego pisma, jak to wygląda? Tak naprawdę właśnie bardzo dużo cech możemy wyczytać i bierze się pod uwagę właściwie wszystko, czyli układ tekstu na kartce, jakie ktoś robi marginesy, tak? Czyli ile miejsca zostawia na kartce, jaka jest gęstość zapisu tego pisma, tego tekstu, pochylenie liter, odstępy między literami, czy chociażby na przykład też to, że dany tekst musi być tak naprawdę bardzo ważnym elementem jest tak zwana strefa liter. Czyli na przykład są trzy strefy, górna, środkowa i dolna. To wszystko bym musiała pewnie narysować, to byłoby bardziej czytelne. Na przykład chodzi o to, że te litery, które mają strefę górną, czyli te wszystkie L, EU, K, myślę, że Państwo rozumieją, o co mi chodzi, i te, które mają dolną, czyli te ogonki. Y, G. O, dzięki za podpowiedź. To właśnie tutaj jakby te trzy strefy są dla grafologów bardzo istotne, bo ta część, bo to jest też oparte oczywiście, tak naprawdę musielibyśmy mieć co najmniej godzinę, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, więc tak troszkę w telegraficznym skrócie o tym mówię. Więc te strefy, ta strefa górna odpowiada za cechy związane z takim życiem społecznym, czyli tym, jaki człowiek jest w stosunku do drugiego człowieka. Strefa środkowa, to czyli te wszystkie litery A, O, U,
tak? Jakie one mają kształt, z nich można wyczytać jakby w ogóle zakorzenienie człowieka w takim życiu, też życiu codziennym, nie w stosunku do drugiego człowieka, tylko w ogóle, czy ta osoba jest mocno stąpa po ziemi, czy raczej w chmurach błądzi. A strefa dolna to są, i w jaki sposób kładzie te wszystkie ogonki, pokazuje, no to naprawdę mówię wszystko w takim skrócie i no, może kogoś to wystraszyć, że... tak, ale no, pokazuje tą część taką najbardziej skrytą w człowieku, czyli nasze popędy, nasze pożądania, potrzeby. No mówię, nie chcę tutaj teraz zrobić jakiegoś z grafologii, jakiegoś takiego... no takiego dziwnego tworu pseudonaukowego, ale to ma wszystko swój sens i może podam na jednym przykładzie taki podstawowy. Jeżeli litery są ukierunkowane bardziej w prawo, tak, że piszemy z takim skosem, skosem w prawo, to znaczy, że jesteśmy ekstrawertykami, otwarci na świat. Nie wiem, możecie państwo sobie tutaj, panie w studiu i państwo przed odbiornikami radiowymi sprawdzić, czy to się pokrywa z waszym takim odczuciem i waszą otwartością na świat. A jak natomiast w lewo, czyli jakby tak do tyłu, to znaczy, że ten człowiek jest bardziej zamknięty w sobie i czasem może są pozory tylko, że jest otwarty, a tak naprawdę ma w sobie coś, co chce jakoś tam pozostawić dla siebie, nie? To taka jedna z rzeczy, o której, jedna z wielu rzeczy, o których można powiedzieć, czytając pismo nasze. Czyli własne. Można powiedzieć, że to jest na przykład tak, jak powiedzmy w psychologii, że nic nie możemy uprościć za bardzo i właśnie sprowadzić do takiego, to jest tak, a to jest tak, bo zrobić z tego coś takiego, no takiego podejrzanego, jakiś dziwny twór, czyli to trzeba przeprowadzić jakby no, bardzo dokładną analizę, zagłębić się w to dość dokładnie. No, czyli pewnie jest to dość skomplikowana nauka w takim razie. Skomplikowana i nieskomplikowana, bo też przez te ostatnie, powiedzmy, 200 lat, 150 powiedzmy, kiedy się pojawiło pojęcie grafologii, którą wprowadził Jean-Baptiste Michon, taki właśnie jeden z czołowych grafologów francuskich, no to jakby zostały ustalone pewne takie zasady, reguły, do których należy się odnosić, tak, przy takim badaniu. Ono jest bardzo potrzebne też właśnie w badaniach psychologicznych nad osobowością człowieka, nad problemami psychicznymi danej osoby, chorobami, ale też w kryminalistyce. Oczywiście myślę, że to wielu z państwa się domyśla, że to też jest bardzo, grafologia jest wykorzystywana, cały system taki badań grafologicznych jest wykorzystywany przy ustalaniu, czy ktoś jest winny, czy nie. Właśnie rozmawiałam wczoraj z moim przyjacielem o tej rozmowie, którą dzisiaj właśnie mamy. I zapytałam się go, czy on by miał jakieś pytania na temat grafologii. I on mi powiedział, tak stanął na chwilę, pomyślał i powiedział, dlaczego lekarze brzydko piszą? I właśnie pomyślałam sobie, że to nie jest takie głupie pytanie. Czy to chodzi o to, że to jest specyfika zawodu po prostu i lekarze brzydko piszą, bo piszą szybko? Czy to jest może jakaś cecha charakteru, która łączy lekarzy i dlatego oni mają podobne pismo? Bardzo trudne pytanie mi pani zada. Bardzo trudne pytanie i przyznam szczerze, że trochę się go bałam, bo to jest... bo jeżeli mówimy o charakterze i osobowości, to trudno to przenosić na jakąś grupę zawodową, tak? Że coś łączy. Natomiast z drugiej strony, jeżeli się wybiera dany zawód, to może się to wiązać jakoś w dużym stopniu z pewnymi uwarunkowaniami psychicznymi, czy też zainteresowaniami oczywiście, ale nie umiem tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest też trochę taka maniera lekarska. Ale nie wiem, czy państwo zauważają, ale zaczyna się jakby, no przez to, że teraz recepty muszą być wypisywane już za pomocą urządzenia pośredniczącego, jak to mówimy w środowisku bibliotekarskim, czyli za pomocą klawiatury komputera, no to już jakby ten problem z rozczytaniem charakteru pisma znika. Oczywiście to jest jakby, ja wiem, że tutaj odchodzę od pani zasadniczego pytania, ale przyznam szczerze, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale będę
próbowała szukać jeszcze odpowiedzi, bo jestem też, przyznaję szczerze, laikiem. Przez to, że bardzo lubię rękopisy po prostu, czyli wszystko, co jest wykonane ludzką ręką, tak naniesione na kartkę papieru, zawsze mnie jakoś fascynowało, interesowało i stąd też takie dodatkowe zainteresowanie grafologią. W takim razie, jeśli ktoś na przykład bardzo chce się dowiedzieć, co z tymi lekarzami, to może zachęcamy do w takim razie samodzielnych poszukiwań. Może ktoś się zainteresuje grafologią i też będzie chciał być grafologiem. I tak na koniec myślę, że to będzie takie fajne, żeby powiedzieć o tym, co trzeba zrobić, żeby zostać grafologiem. Jak się można nauczyć grafologii? Tak naprawdę w Polsce, tak jak wspomniałam, nie ma nie wiem, oddzielnego kierunku studiów i tak naprawdę można się uczyć grafologii tylko z podręczników, które są, literatury, która jest dostępna w naszych bibliotekach, także w Bibliotece Uniwersyteckiej. I są to w dużej mierze podręczniki tłumaczone, tak? Z języka angielskiego, z języka francuskiego, niemieckiego, bo tam jest też duże stowarzyszenie, silne stowarzyszenie właśnie grafologów, które też wydaje, publikuje tego rodzaju materiały, także głównie literatura, ale też odbywają się kursy, wykłady od czasu do czasu, także myślę, że też można skorzystać z takich form przybliżenia się sobie tej tematyki. W takim razie mamy nadzieję, że zainspirowałyśmy przyszłych grafologów. Dziękuję bardzo. Naszą gościnią była pani dr Alicja Schulz z Pracowni Rękopisów UAM. Dziękuję bardzo. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.